Cześć, cześć, cześć. Witajcie, prezenter Alien. Kłaniam się bardzo gorąco. I najzwyczajniej w świecie dzisiaj zaczynamy. Zaczynamy oczywiście rozmowę na bardzo ważny temat. Jak zakończyć dostawę z kodem PIN? Jak ją zakończyć? Jak częste są problemy i jakie to są problemy? A więc dzisiaj porozmawiamy sobie o tym i mam nadzieję, że jesteście najzwyczajniej w świecie gotowi na to. A więc ja Was gorąco zapraszam i normalnie sobie zaczynamy. Dzień dobry, witam. No i co Wam mogę powiedzieć? Dostawy. Wiecznie są problemy z tymi dostawami. Wiecznie. Albo nam wymyślą zdjęcia, albo wymyślą kod PIN. I oczywiście zachodzi pytanie, o co tu chodzi z kodem PIN? Co tak naprawdę daje ten kod PIN i po co oni nam tak życie utrudniają? Na to pierwsze pytanie, dlaczego nam tu życie utrudniają? Odpowiedź jest jedna, nie utrudniają. Najzwyczajniej w świecie to życie nam tu troszeczkę ułatwiają. Dlatego, że kod PIN posiada klient. Jeśli nam klient poda kod PIN, to my zamykamy dostawę, a klient nie może powiedzieć, że my ją buchnęliśmy i mu nie dostarczyliśmy i w ogóle nie może nic nam wymyślać. To jest właśnie na trudnych... O Jezu, sorry za telefon. Na trudnych klientów. No ale jak zamknąć dostawę z kodem PIN i jakie są problemy? Jakich się należy problemów spodziewać? Tutaj jest takie najważniejsze pytanie. A więc pierwsza rzecz, jeśli chodzi o kody PIN, zawsze je posiada klient. Są to 4 cyfry. Ale już Wam mogę na sam start zdradzić, że to są 4 cyfry ostatnie numeru telefonu. Wcale nie żartuję. Jeszcze za starych czasów człowiek się dowiedział, to wciąż działa. Dlaczego warto to wiedzieć? Dlaczego Wam to zdradzam? Dlaczego od tego zaczynam? Bo jest problem z zamknięciem. Mianowicie, może się zdarzyć, że mamy dostawę do osoby starszej. I synek zrobił prezent, babci, mamusi, wysłał jedzonko z Ubera. No bo mama miała, babcia, dziadek ochotę na coś z Maka. I on również im wysyła wtedy kod PIN, bo on ma informację na zielonym tle, że ta dostawa wymaga podania kodu PIN. Wysyła do pani starszej, pana starszego. Przyjeżdżamy, widzimy starszą osobę, uśmiechamy się. Proszę bardzo, dostawa dla pani, ale muszę mieć kod PIN. Dlatego, że bez kodu PIN nie zamkniecie dostawy, o tym pamiętajcie. A się okazuje, że pani troszeczkę zestresowana, nie do końca rozumie, wiecie, starsza data, nie zawsze język angielski. Mówię nie zawsze, bo w większości to rozumieją. No i co zrobić? Okazuje się, że kurczę, no nie mogę znaleźć. Proszę poczekać, zadzwonię do syna. Dzwoni do syna, syn nie odbiera. Po co trzymać dłużej osobę? Wystarczy powiedzieć, proszę pani, proszę mi podać 4 ostatnie cyfry do syna telefonu. Najzwyczajniej w świecie pani Wam daje 4 ostatnie cyfry, wprowadzacie zamknięte. Aczkolwiek przyjeżdżamy, rodzinka, rzucają się na żarcie, mówimy kod PIN i zawsze mówimy, w aplikacji jest kod PIN 4-cyfrowy na zielonym tle. Otwierają, podają, wpisujecie i automatycznie dostawa się zamyka. To było naprawdę kolorowo, ale tutaj jest poważny haczyk. Tu będzie trochę dłużej. Co zrobić, kiedy nie ma klienta w domu, klient nie odpowiada na telefon, klient nie odpowiada na SMS-y, czas postoju 5 minut upłynął na zegarze. I co zrobić? W normalnym przypadku klikamy nie mogę odnaleźć klienta lub najzwyczajniej w świecie nam się pokazuje ikona specjalna, czerwona, która mówi nam, że okej, Kowalski, możecie najzwyczajniej w świecie wziąć i zmienić ten status na zamkniętą. Pozwalamy, wypłacimy. No ale co zrobić, kiedy mamy PIN? Nie da rady w ten sposób. Tutaj zaczyna się taka akcja. Nie polecam dzwonić. Dzwoniąc traficie troszeczkę na taką przykrą ścianę, dość twardą, że będziecie musieli się bardzo wsłuchiwać w rozmowę, bo support, który odbiera te telefony,
jest tak trochę dalej, gdzie słonie na wolności biegają. Mówimy o słoniach indyjskich. A więc no, może być problem z komunikacją. Łatwo się będzie można sfrustrować. Dlatego mamy czat. Wchodzimy na czat z pracownikiem i piszemy: mam problem, klient nie odbiera telefonu, klient nie odpisuje na wiadomości, nie mogę zamknąć dostawy, bo wymagany jest kod PIN. Wtedy pracownik dzwoni do klienta, klient nie odbiera, bo ma w nosie, więc to lepiej dla was i lepiej dla pracownika. I najzwyczajniej w świecie odzywa się do was: ok, teraz możesz zamknąć dostawę wedle standardowej procedury. Standardowa procedura to jest kliknięcie trójkącika, który mieści się na dole po lewej stronie tuż obok linijki zamknięcia dostawy i tam wybieramy nie mogę odnaleźć klienta i zamykamy, ale dopiero to robimy, kiedy support nam na to pozwoli, bo to jest kod PIN, który chroni klienta i chroni was. Klient musiał być kiedyś problematyczny, dlatego dostał kod. Więc tak to wygląda. Tak wygląda kod PIN. Tak wygląda trik, jak to zrobić, żeby to miało ręce i nogi, żeby nie utknąć pod jednym adresem na pół godziny. Ja tak kiedyś miałem, przyznam się szczerze. Ale koniec końców w ogóle się tak skończyło, że klient się pojawił na miejscu, zadzwonił do mnie: Jezu, przepraszam. Jeszcze tipem sięgnęło się, ale tak to wygląda. Ja was zapraszam do kolejnych odcinków. Niektóre będą szybkie, niektóre będą dłuższe, bo to wszystko zależy od tematyki. A więc jak jesteście gotowi, pamiętajcie, subskrypcja nie proszę, ale łapki w górę na zasięgi, jak i również dzwoneczek cholernie by się przydał, żebyście wiedzieli, kiedy są materiały, ale też żebyście rozpromowali te materiały, bo rozkładam całego Ubera na pierwiastki pierwsze. A więc gorąco, gorąco was żegnam i zapraszam na kolejny odcinek. Pozdrawiam!